W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie odbyło się uroczyste podsumowanie już 9. edycji konkursu fotograficznego Zanurzeni w przyrodzie. W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci. Jury pod przewodnictwem dyrektora Koneckiego Domu Kultury Krzysztofa Kowalskiego oceniło kilkaset fotografii wykonanych przez 94 uczestników konkursu w trzech kategoriach. Spośród gimnazjalistów pierwsze miejsce zajęła Julia Ciszek z gimnazjum w Stadnickiej Woli. W kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych pierwsza nagroda przypadła Adriannie Masłowskiej z 10. Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach. A wśród studentów najlepsza okazała się Aleksandra Mostowska z Politechniki Krakowskiej, dla której w zastępstwie nagrodę odebrał jej tata. Po wręczeniu uczestnikom konkursu nagród i wyróżnień nastąpiło otwarcie wystawy nagrodzonych i wyróżnionych fotografii. W tym niezwykle interesującym wydarzeniu kulturalnym wzięło udział ponad 100 osób. Nagrody w konkursie ufundowała Biblioteka i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Wystawę można oglądać w godzinach pracy biblioteki i jeszcze przez kilka dni. Serdecznie zapraszamy.